Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Ślusarczyk. Mam zaszczyt reprezentować organizatorów festiwalu Kopernika, Copernicus Festival, który jest organizowany przez Copernicus Center i Fundację Tygodnika Powszechnego z wielkim wsparciem miasta Kraków i także wsparciem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Muzeum Manga, Muzeum Narodowego w Krakowie i wielu innych instytucji. Tak się składa, że dzisiaj jest już ostatni dzień naszego festiwalu, który rozpoczął się w poniedziałek. Bardzo się cieszymy, bo mamy wrażenie, że ta edycja cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż nasza premierowa zeszłoroczna. Program tego festiwalu, jak możecie Państwo zauważyć w katalogu, jest poświęcony zjawisku, idei geniusza. Geniusza zarówno i genialności zarówno w nauce, jak i w rozmaitych innych dziedzinach, sztuce, kulturze. A pora na dyskusję o genialności w religii. Mam ogromny zaszczyt i przyjemność, że udało nam się zaprosić tutaj wedle mojej opinii najbardziej wymarzoną grupę ludzi, którzy mogą to zjawisko genialności próbować zgłębić. Ojca Ludwika Wiśniewskiego ogromnie serdecznie dziękuję. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy kilka tygodni temu w Tygodniku Powszechnym wydać niezwykle ważny esej Blask Wolności. Ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Którego kapitalna książka Rozmowa z ojcem Andrzejem jest właśnie w tej chwili dostępna. Artur Sporniak z Janem Strzałką zrobili znakomitą rozmowę. Również bardzo dziękujemy. I profesora Karola Tarnowskiego. Jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. Debatę będzie prowadziła pani doktor Joanna Warcik. Oddaję mikrofon bardzo serdecznie. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję bardzo i chciałam również Państwa przywitać w imieniu swoim i gości naszych. I faktycznie, jak pan Jacek już powiedział, myślę, że po tylu dniach odmieniania przez wszystkie przypadki słowa geniusz, Państwo mogą być nieco znużeni tym terminem. I tutaj chciałam Państwa trochę pocieszyć, bo być może nie będziemy w ogóle dzisiaj o geniuszu rozmawiać. Chociaż oczywiście tytułem naszej debaty jest geniusz religijny i faktycznie chcielibyśmy dzisiaj wprowadzić w tę dyskusję o geniuszu perspektywę religijną. Podczas tych dni pojawiło się bardzo dużo określeń tego, czym jest geniusz, kryteriów tego, w jaki sposób oceniać właśnie kim czy czym jest geniusz. Mówiono o wybitnych kwalifikacjach, o jakimś błysku, o jakichś niezwykłych osiągnięciach. Profesor Woleński podkreślał na przykład element trwałości, mówił o tym, że między innymi właśnie dlatego trudno jest nam mówić o geniuszu współcześnie, że potrzebujemy pewnego dystansu czasowego, żeby sprawdzić, czy pewne osiągnięcia geniusza faktycznie są trwałe. Bardzo często też podkreślany był w tych różnorodnych spotkaniach i dyskusjach pierwiastek twórczości związany z jakimś przekraczaniem granic. Wszak, jak Państwo doskonale wiedzą, słowo genius pochodzi od łacińskiego czasownika gigno gignere, co znaczy właśnie tworzyć, spłodzić czy sprawiać. I myślę, że tutaj od razu już trochę jesteśmy w kropce, kiedy się nad tym zastanawiamy, dlatego że jeżeli zastanawiamy się nad twórczością, to można zadać, jak sądzę, pytanie, czy termin twórczość w ogóle do religii pasuje. Ponieważ myślę, że tak na pierwszy rzut oka religia, przynajmniej wielu z nas, kojarzy się raczej z pewną niezmiennością, z pewną trwałością. Ja swego czasu prowadziłam wykłady u sióstr zakonnych, które poinformowały mnie, że najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie, dlaczego coś robimy w zakonie, jest odpowiedź, bo zawsze tak było.
I myślę, że to jednak pokazuje, że ten element trwałości i niezmienności w religii jest bardzo ważny. Prawdopodobnie dlatego, że on próbuje jakoś odzwierciedlić niezmienność samego Boga. Czy w takim razie w religii w ogóle jest miejsce na jakąś nowość czy twórczość? I czy Państwa zdaniem termin geniusz w takim razie, jako nowator czy twórca, do religii pasuje? Ojciec profesor Jan Andrzej Kuczewski. Jak się ma geniusz do religii? Zajrzałem rano do internetu i czy coś o naszej dyskusji piszą i oczywiście dwie strony, jedna Gazety Wyborczej, druga Tygodnika Powszechnego napisała. Gazeta Wyborcza mówi, czy dyskusja nam pokaże mistyka jako tego, który jest prawdziwym bohaterem czy właśnie geniuszem w religii. Natomiast w Tygodniku Powszechnym mówię, czy geniusz religijny to heretyk? Wskazywałoby to na to, na odrębną duchowość tych redakcji, ta głęboko mistyczna, zastanawiająca się Gazeta Wyborcza i ta zbuntowana, nonkonformistyczny Tygodnik Powszechny. Oczywiście to jest żart. Ja nie będę wchodził w próbę zdefiniowania, czym jest geniusz w obszarze religii. Myślę, że byłoby nawet chyba ciekawszą rzeczą, może nam się tutaj uda w tej rozmowie, wskazać na różnorodność postaci religijnych. Nie ma jednego bohatera religii. Są różne bardzo postaci i tutaj określenie na przykład święty jest tylko jednym i to powiedzmy charakterystycznym dla Kościoła katolickiego czy Kościoła prawosławnego. W innych gdzieś właściwie ten termin nie występuje. Ja osobiście jestem skłonny sądzić, że w religii, która jest nam najbliższa i to mówię o bardzo szeroko rozumianej religii biblijnej, w której się mieści zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo, czy w końcu potem też i w sensie historycznym potem islam, tą postacią fundującą jest prorok. To jest ten, który nie przepowiada przyszłość, tylko ten, który w imieniu Boga przemawia i on przemawiając otwiera zupełnie nowe horyzonty przed ludźmi, jednocześnie wskazując im drogę, którą należy kroczyć. Odsłania Boga, ale też odsłania czy objawia Boga, ale też i objawia Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszyscy trzej wielcy założyciele, to mówię w tej chwili bardziej tak z perspektywy jakiegoś takiego ogólnego religioznawstwa, czy Mojżesz, czy Jezus, czy Mahomet, są nazwani prorokami. Prorok wielki powstał między ludem, to jest zdanie z Ewangelii. O Mojżeszu w księgach Pięcioksięgu jest mowa, że on jest też prorokiem, no i oczywiście prorokiem też określa siebie Mohamed czy Muhammad. Jest ciekawą rzeczą, w jaki sposób ta postać proroka istniała dalej. Skoncentruję się tutaj tylko na chrześcijaństwie. Czy rzeczywiście wybitni prorocy występowali po tym? No, niewątpliwie, nie wiem, święty Paweł, zarówno apostoł, ale niewątpliwie był wielkim prorokiem. Jeżeli czytamy księgi świętego Jana, przede wszystkim Apokalipsa, jest to wielka prorocka księga, zarówno wskazująca na przyszłość, jak i otwierająca jakąś nową zupełnie koncepcję czasu takiego zawieszonego w oczekiwaniu na to, co ostateczne i pewne. I potem cały szereg postaci, które określają w sposób zdecydowany charakter dziejów chrześcijaństwa, odciskają swoje wyraźne piętno na życiu chrześcijan, mają taki charakter prorocki. Zarówno ci, którzy zakładają zakony
nie wiem, święty Benedykt, prawda? To jest jednak ten, który wyznaczył wiek jakiejś historii Kościoła w dużym stopniu, prawda? I wyznaczył to, co było. I inne wielkie postacie, w tym również i ci, którzy, bo prorok chyba jest tym szerszym niż, powiedzmy, teolog, który naucza, czy nauczyciel, czy strażnik tradycji. Prorok jest przede wszystkim nastawiony na to, czego Bóg teraz, w tej chwili oczekuje od ludzi. I w tym znaczeniu to są ci, którzy wnoszą jakiś nowy, wielki prąd duchowości, ale taki, która jakby przemawia do wielu bardzo ludzi. Tak sądzę, myślę, że można tutaj wskazać jeszcze inne postaci, prawda? Karol, mówiłeś, że mówi się to też święty, no jest taką wielką postacią. Ale czy można nazwać proroka geniuszem? To bardzo szeroką by trzeba było dać definicję tego geniusza. No, on nie oznacza się tym, że jest człowiekiem jakiejś niesłychanej inteligencji i mocy. To jest niesłychanie silna osobowość i świadoma tego, że jej siłą nie jest to, co on głosi, ale ten, poprzez które niego przemawia, prawda, on, że on jest tutaj jakimś takim znakiem. Niektórzy niewątpliwie byli niesłychanie wykształceni, jeżeli powiemy o tych prorokach biblijnych, ale nie wiem, Amos powiada, że był prostym pasterzem i w ogóle protestował przeciwko temu, wykłócał się z Bogiem, jak przystało na proroka, że on się na niego nie nadaje, bo on jest po prostu pasterzem, zna się na owcach czy na kozach raczej, prawda, a nie na tym, co ma mówić do króla w Jeruzalem czy w innej Samarii. Może od drugiej strony byśmy spojrzeli. Czy pani przewodnicząca pozwoli. Mam tylko jeszcze jedną uwagę. Z ojcem Ludwikiem przypadkowo zgodziliśmy się, że tak, aczkolwiek reprezentujemy, gramy w tym samym klubie dominikańskim. On ubrał się w pełnym stroju, a mniej, żeby państwo nie mieli wrażenia, że jesteście na posiedzeniu Trybunału Inkwizycji. Ja myślę, że to pojęcie proroka jest rzeczywiście bardzo ważne i być może to jest takie junctim, czy połączenie pomiędzy dwiema jednak postaciami, które nauczyłem się rozróżniać za Maxem Schellerem, którego bardzo cenię. Jednak filozof to jest ten, który stara się rozróżniać i jednak nie mieszać wszystkiego z wszystkim. Mianowicie święty i geniusz, to jednak nie jest to samo. To jednak nie jest to samo. Geniuszy znamy przede wszystkim ze sztuki. Wielka poezja, wielkie malarstwo, wielka muzyka. To jest domena geniusza. Natomiast święty jest świadkiem Boga przede wszystkim. To znaczy jest tym, który przynosi wieść o Bogu, prawda? Geniusz raczej się ustosunkowuje do świata w całości, także do Boga, ale także, prawda? I geniusz się przegląda w własnych dziełach, to znaczy jego osoba jest obecna poprzez dzieła. Natomiast święty jest święty w znaczeniu źródłowym, to jest ten pierwotny święty, jak Scheller mówi, jest osobą, która objawia Boga z sobą samym, czyli nie musi, że tak powiem, działać, żeby ta świętość się w nim objawiała. W nim objawiała i się objawiła zarówno w Chrystusie, jak w pozostałych właśnie wielkich prorokach, niewątpliwie. Prawda? Wielcy założyciele religii to są osoby, które niosą sobą objawienie. Objawienie w szerokim oczywiście tego słowa znaczeniu. Natomiast myślę, że z drugiej strony święty jednak działa także, prawda? Więc wielcy założyciele zakonów, tak jak właśnie Benedykt Franciszek czy coś takiego, prawda? Oni pod wpływem w pewnym sensie właśnie natchnienia, objawienia, oni wchodzą w rzeczywistość
świata i tam dokonuje niezwykłych rzeczy, prawda? Ale to jest w pewnym sensie wtórna genialność, prawda? To jest genialność, która jest, nie jest nakierowana pierwotnie jakby na świat, tylko na świadectwo danie Bogu. Natomiast geniusz w takim sensie, w jakim możemy go rozumieć w humanistyce, jednak jest czymś innym. Osobną oczywiście rodziną geniusza religijnego z pewnością jest jednak też mistyka, w której coś się dokonuje, że tak powiem, w danym człowieku. To także jest jakaś postać objawienia. Ale może to, co łączy świętego i geniusza i mistyka, to jest niepowtarzalność, indywidualność, jakaś właściwie znajdowanie się od początku poza regułami w pewnym sensie, ponad nimi, prawda? Ale równocześnie adresowanie się jednak do, w pewnym sensie, do całego świata. Geniusz w sumie adresuje się do całego świata, ale jest odbieralny przez elitę jakby, prawda? Natomiast święty naprawdę przemawia do całego świata i może być przez wszystkich usłyszany, nawet jeżeli faktycznie jak gdyby to nie jest, nie zawsze jest możliwe. Ale myślę, że tak właśnie chyba jakoś jest. Natomiast muszę od razu protest przeciwko jednemu elementowi tego całego festiwalu, mianowicie geniusz zła, zło jako genialność, coś takiego tam było, prawda? No mnie się to wydaje rzeczywiście pewnego rodzaju bluźnierstwem, dlatego że zarówno geniusz jak święty, no to jest odniesienie do najwyższych pozytywnych wartości. Natomiast zło w całej swojej monstrualności, no jest jednak antygenialnością, prawda? To jest jakieś cechy przekraczania norm, owszem, są tutaj niewątpliwie występują, no ale jakież to inne przekraczanie, prawda? O ile mi dobrze wiadomo, sam pan Marek Krajewski, który był głównym zaproszonym gościem i jako pisarz kryminałów miał właśnie mówić o geniuszu zła, również zaprotestował przeciwko temu określeniu. Tak? Ojcze Ludwiku, jak ojciec słyszy o geniuszu religijnym, to ma ojciec w głowie jakiś obraz konkretnej osoby? Moi przedmówcy to są profesjonaliści, a ja jestem, prawda, tylko, no właśnie, ktoś taki. Może ja bym tak zaczął. Ja przez całe życie z młodymi ludźmi pracowałem i przez całe życie ludziom młodym mówiłem, że każdy jest genialny. I do dziś jestem o tym przekonany. Każdy człowiek ma w sobie coś niepowtarzalnego. Coś, co jeśli rozwinie, to okaże się, że to jest, może być genialna przedszkolanka. Może być genialny kierowca autobusu. Oczywiście genialny nauczyciel. Każdy w sobie ma, prawda, taką jakąś, byle nie chciał małpować innego człowieka, byle chciał być sobą. Byle mu wystarczyło być sobą. Tak mi się wydaje. To potrafi, no właśnie, to wtedy ta jego jakaś, prawda, ta genialność jakby wychodzi na wierzch. W niezwykłość. Ale ta niezwykłość, tak mi się wydaje, tym czymś jest obdarzony właściwie każdy człowiek. I rzecz polega na tym, i to jest moment jeszcze następny, żeby od tego człowiek nie uciekał, żeby w tym trwał, żeby w pewnym momencie no jednak nie zachciało mu się tego wszystkiego porzucić. Natomiast przechodząc na teren bardziej religijny, to też jakoś tak to widzę. Być sobą. Być sobą. Uczestnicy, czy ludzie religijni, zwłaszcza jeśli chodzi o religie objawione, bardzo często jakby
nie umiem tego powiedzieć. No, zasklepiają się. Jak młody człowiek przychodzi i zaczyna studiować w seminarium czy gdzie indziej teologię, to mu się nie mówi, to ty nie masz filozofować. Ty masz się nauczyć prawdy wiary. Prawda? Opanować, przyswoić i być wiernym. Tu za dużo rozumu nie potrzeba. Tylko, prawda, być wiernym. I to doprowadza do pewnego, prawda, do pewnego, to może doprowadzać do pewnego zastoju, do, prawda, do takiego, prawda, no, do schematów, którymi się posługujemy. I to w pewnym momencie, tak jak jesteśmy świadkami, ludzie zaczyna uwierać. I otóż dla mnie tutaj w tym bym upatrywał właśnie ten człowiek, nie wiem, wierzący, genialny, który może być każdy, to jest ten, kto rozbija schematy. Kto ma odwagę? Kto ma odwagę? Nie wiem, no jakoś powracać do źródeł. Ja szukałem człowieka u nas w Polsce, którego mógłbym za pewien przykład dać. I dałbym księdza Jana Zieję. Długo by to opowiadać, prawda? On był księdzem sandomierskim, poszedł później diecezja pińska i tam od razu wpadli jakieś kłopoty. Był kapelanem wojskowym. Moją pierwszą placówką był Gdański. Wtedy w Gdańsku był biskupem Edmund Nowicki. Natomiast pierwszym administratorem ziem diecezji gorzowskiej właśnie był Nowicki. Nowicki już w tamtych latach cierpiał na rozmówce. Jak się do niego trafiło, to nie można było wyjść. Tylko opowiadał. Więc kiedyś byłem u niego, żeby poprosić go, żeby przyjął maturzystów i przez kilka godzin mi opowiadał. Mówi, on tworzył tą diecezję gorzowską. Jeździł po tych różnych miastach i mówił, w tym Gorzowieśmy, prawda, zobaczyłem, że on jest niezniszczony, więc tam się ulokuje. Mówi, cóż to była za diecezja? Mówi, ach Boże, jak mi się ksiądz w Słupsku ożenił i nie było komu mszy odprawić, to ja po 2 miesiącach się dowiedziałem dopiero. No więc właśnie Nowicki mi mówił, mówi, i tak, i właśnie w Słupsku był ksiądz, który zaczął robić cudowne rzeczy. Stworzył dom matki i dziecka, Jan Zieja się nazywał. I przyszedł do Warszawy, Wyszyński zabrał mi go. Kłóciłem się z nim, zabrał mi go. No więc właśnie zabrał go, prawda? Potem Zieja, kiedy Wyszyński był uwięziony, wygłosił kazania. Administrator, ówczesny biskup Majewski, poradził mu, że jednak niech ucieka, bo będzie źle z nim, więc uciekł. Zresztą przez parę miesięcy był w Małym Cichym na Tarasówce i tam w kaplicy odprawiał mszę świętą. Trzeba by naszym powiedzieć, żeby tam jakąś tablicę może kiedyś zrobili. Wrócił. Aha, może z Komańczy pisał do niego piękne listy, prymas, no więc wrócił do rektoratu wizytek. No ale po roku znowu sam prymas go odwołał. No więc był w Drosiczy, no więc cała ta historia, prawda, ale trwał do końca. Z naszych dominikanów tak sobie myślałem, może ojciec Kongar.
prawda, którego zakazywano mu. Rzecz polega na tym, że to jest człowiek, który wydaje mi się, że w tej takiej prawdziwej genialności to jest coś, że się nie rezygnuje. Można by dawać cały szereg przykładów także naszych polskich, prawda, takich pięknych ludzi, którzy jednak w pewnym momencie rezygnowali. Może z kościoła nawet odeszli. Nie rezygnuje się, trwa się. Ze świeckich ludzi, nie wiem, może Turowicz. To na razie tyle, dobrze? Bardzo dziękuję. No, muszę powiedzieć, że jestem trochę w kłopocie, dlatego że z jednej strony mówiliście tu wszyscy panowie o tym, że no, może najmocniej położył na to nacisk właśnie ojciec Ludwik, na pewien bardzo silny indywidualizm. Jeśli nie geniuszy religijnych, to powiedzmy ważnych czy wybitnych postaci religijnych, to bycie sobą podkreślane bardzo mocno, ale my się doskonale wiemy o tym, że jak ktoś chce być sobą, zresztą ojciec też wyraźnie powiedział, pierwsze zdanie o księdzu Ziei było takie, jak przyjechał, to miał kłopoty. Myślę sobie o tym, że te kłopoty takich wybitnych postaci religijnych, one przychodzą jakby z dwóch stron, to znaczy z jednej strony i profesor Kurczowski i profesor Tarnowski, mówiąc o proroku i świętym, powiedzieli, że to są postacie, które przemawiają nie od siebie. Że one przemawiają w imieniu Boga, tak? Znaczy nie wypowiadają własnych słów, tylko wypowiadają coś, co zostaje im przekazane. Pytanie, jak to się ma właśnie do ich własnych słów. To jest jakby ta jedna strona. A druga strona, ta, którą bardziej podkreślił ojciec Ludwik, to jest wspólnota, do której przemawia prorok czy święty. Wspólnota, która zawsze jest jakąś strukturą, która jest osadzona w tradycji, a duża część tradycji jednak jest tradycją właśnie dlatego, że się nie zmienia. Tak? Znaczy jak pogodzić znowu tę twórczość i ten indywidualizm proroka czy świętego z tymi dwoma ograniczeniami, powiedziałabym, odgórnym i takim oddolnym. Tak po kolei będziemy przesłuchiwani, dobrze. Tylko gdy mówiłeś o tym być sobą, to ja rozumiem, że też miałeś na myśli jakby pewną, że to jest dialektyczne, że to nie jest to, że jestem zadowolony z siebie taki, jaki jest, albo mamy jasną wskazówkę w Ewangelii, że trzeba umrzeć sobie i że ten paradoks wskazuje na nie tyle przeczy tej indywidualności, tylko wskazuje drogę tego prawdziwego urzeczywistniania się w sensie takim, jak to rozumie religia, bowiem jest chyba coś takiego, ja bym tutaj może na to zwrócił uwagę, czy jednak wspólne wszystkim geniuszom takim, nie jest to, że oni widzą coś większego od siebie, czemu trzeba się poświęcić. Ostatecznie też i ten geniusz, nie wiem, nauki, sztuki ma poczucie i chyba świadomość tego, że w każdym razie to jest jakieś klasyczne na pewno rozumienie tego, że jest coś wielkiego, czemu trzeba służyć, że po to jestem. I w tym znaczeniu być może można próbować zarysować pewne podobieństwo do geniuszu religijnego, to znaczy do tej wybitnej postaci, która oczywiście urzeczywistnia siebie, ale nie poprzez urzeczywistnianie siebie, nie przez takie dbanie o siebie, chodzenie wokół siebie, to znaczy, że nie jest to postać ani egoistyczna, ani egocentryczna, tylko mająca jakieś coś wielkiego do zrobienia i próbuję temu sprostować. Przez wielkie nie rozumiem tylko to, o czym mówią w telewizji i za co daje się ordery. Zgadzam się bardzo, że ksiądz Zieja jest niewątpliwie jedną z największych postaci Kościoła w Polsce w XX wieku, prawda, jako pewien świadek. Przecież do końca, prawda, jego kor, jego wielkie przemówienie na 17 września 75 chyba 5 roku, czy 4, no, 99 na agresję, pamiątkę tej.
przekraczanie wszelkiej nienawiści, prawda? No, to wszystko, co się jakoś w najlepszy sposób kojarzy z takim głębokim ewangelicznym byciem. Co znaczy, że właśnie on był takim świadkiem, że w tym elemencie, tutaj może szczególnie w tym momencie tych rozważań na temat geniuszu religijnego, czy w tym momencie świadectwa jest niesłychanie wielki, ale jest świadkiem nie siebie, tylko świadek jest kim, który wskazuje na coś większego od siebie i wskazuje na to, że to jest to, co jest do urzeczywistnienia. Ja już, jeżeli tylko dopowiem, jak to jest z tą tradycją. Ja bardzo lubię to powiedzenie Jana 23, że dla niego Kościół to jest starożytna fontanna, z której tryska wciąż świeża woda źródlana, ta żywa woda. I że wspomniany przez ojca Ludwika ojciec Congar chyba umiał pokazać to, że tradycja nie jest przechowywaniem wzorca metra w Sèvres, niewzruszonego i nieporuszonego, tylko jest stałym nawiązywaniem do tego, dynamicznym nawiązywaniem i wciąż nowym nawiązaniem do tego, co jest jakimś źródłem, z którego właśnie źródło jest niezmienne, ale woda wciąż nowa i świeża tryska. I w tym znaczeniu takie wielkie postacie w dziejach chrześcijaństwa i chyba to w każdej dziedzinie, w takiej jakiejś również i duchowej dziejach, w różnych tradycjach religijnych się pojawiają. Bo chyba ten mechanizm jest dość podobny, prawda? Wszelkie próby odnowy przez wielkich mistrzów życia duchowego wnawiane, to były zawsze jakieś takie sięganie do źródeł, prawda? W naszych tradycjach dominikańskich powrót do życia apostolskiego nie polegał na tym, żeby tylko głosić to apostolskie na wzór gminy apostolskiej, pierwszej gminy w Jerozolimie. To jest to, co jest nieustannie taką prawdą. Ale to nie znaczy, że mamy powracać do takiego samego sposobu życia, tylko tak jak. Ten paradoks, myślę, że ten paradoks bycia geniuszem, jeżeli już mówimy tego religijnym, jest jednak właśnie paradoksem polegającym na tym, że to bycie sobą jest rozumiane jako nieustanne przekraczanie siebie. Tak, tutaj bardzo cenne padły myśli, które bym powiedział, że one są jakby warunkami możliwości pojawienia się i geniusza, i świętego właśnie. To jest no, po pierwsze, to co ojciec Ludwik powiedział, to jest odwaga bycia sobą, nie zagłuszania z tego, co się samemu widzi i czemu się chce właśnie w tym sensie dać świadectwo, prawda? Nie dać się zgwałcić, nie dać się, jakby to powiedzieć, no, zesznurować czy coś takiego, mieć odwagę bycia sobą. No bo z drugiej strony to, co ty powiedziałeś o wodzie żywej, o źródle, to jest oczywiście fundamentalne, ale o to chodzi, że rzeczywiście w instytucjach, niestety, no w kościele także, prawda, ta woda się ścina jako w lód w gruncie rzeczy, prawda, ona przestaje być źródłem, tylko to źródło zostaje zamarznięte, zamrożone, prawda, w rozmaitego typu prawniczych czy prawnych strukturach, które niestety często głuszą ten właśnie jakiś głos Boży, który ktoś w sobie odkrywa. I tutaj rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby się nie dać, prawda, to co Congar, ojciec powiedział o Congarze, no to nie jedyny Congar, jeszcze był Lubak, jeszcze było kilku innych, prawda, był Chenu chyba, nie, Danielu. To byli wszystko ludzie, którzy byli regularnie tępieni i oni owszem byli posłuszni w tym sensie, że no przestali, jak im zabronili wykładać, to przestali wykładać, ale to wcale nie znaczy, że się poddali wewnętrznie, dlatego że no, chcieli dać świadectwo po prostu temu, co uważają za prawdę. To cała problematyka sumienia jest szalenie ważna, to o której ojciec Ludwik tutaj w swoim czasie mówił, prawda, czy pisał.
To jest oczywiście fundamentalne. No, mieć sumienie to jest rzecz, no, nie wolno zagłuszyć tego sumienia, wymawiając sobie, że inni mają rację, prawda, jeżeli ja widzę co innego. Natomiast ta sprawa, to poświęcanie się dla sprawy, to znaczy ta umiejętność i jakiś imperatyw do tego, żeby nie stać w centrum, tylko właśnie dawać świadectwo czemuś większemu, no to jest niewątpliwie fundamentalne zupełnie. Ale to są wszystko jakby warunki możliwości. To jeszcze nie jest ani genialność jednak, ani nie zawsze świętość. Scheller mówi słusznie, mi się wydaje, że chociaż to tak trudno jest o tym mówić właściwie, że i geniusz, i święty mają miłość w sobie po prostu, prawda? Geniusz ma jakąś miłość do świata, on powiada. Nie wiem, czy ma rację, może nie ma, ale miłość do świata, miłość do piękna, prawda? Miłość, chciałbym się powiedzieć, stworzenia, ale... I właśnie piękna, no. A święty, no, kocha Boga. I a propos, nie, niekoniecznie, a propos księdza Ziei, to ja zawsze jak mogę, to cytuję jego powiedzenie do Jacka Kuronia. On powiedział: Jacek, ty masz miłość, jak masz miłość, to nie potrzebujesz religii. Dokładnie tak powiedział. Wygląda to wszystko bardzo ładnie, dopóki rzeczywiście to doświadczenie świętego czy proroka idzie jakoś w parze z tradycją, albo ją po prostu rozmraża, używając tej metafory profesora Tarnowskiego, ale rozmraża to, co już jakoś jest możliwe do rozmrożenia. Ale czy możliwa jest do pomyślenia taka sytuacja, ojcze Ludwiku, że w imię własnego doświadczenia, czy w imię tego, że słyszę głos mojego własnego sumienia, mam prawo całkowicie zakwestionować zastaną tradycję? Bo chyba takie sytuacje też się zdarzały, tak? Co daje prawo do takiego kwestionowania tego? No nie, ja jestem w kościele, więc nie potrafię w sposób zasadniczy zakwestionować, prawda? Ja jestem jednak synem kościoła, no. Prawda? Może to jeszcze wyjdzie odnośnie, chyba Tarnowski w swoim czasie pisał, na tle chyba Splendor Veritatis, tak mi się wydaje, w znaku, tak bardzo mocno wyakcentował pan problem świadków właśnie. Ja się zgadzam z tym. Problem tego, czego potrzeba, to rzeczywiście potrzeba świadków. Prawda? Natomiast mnie w tym wszystkim ciągle chodzi o to, że, bo my jak mówimy o świętych, czy powiedzmy o geniuszach, to jakby widzimy ich w jakimś takim odległym horyzoncie. Tymczasem nie wiem, to każdy z nas może być geniuszem. To, co rzeczywiście grozi wtedy, kiedy przychodzimy do kościoła, że w pewnym momencie, proszę mi teraz wybaczyć za to słowo, możemy stać się sekciarzami. Sekciarzami. Jak sekciarze, prawda, traktować innych ludzi. I o to mi właśnie chodzi, że bezustannie to trzeba rozbijać, bo to nie jest żywa religia i to nie jest żywy Pan Bóg. To nie jest żywa woda. Właśnie, to nie jest żywa woda.
Myślę jeszcze o tym, co ojciec napisał w Blasku Wolności. Może jeszcze jedno słowo, bo miałam powiedzieć, uciekło mi. Po tym, co ja tam pisałem, któryś z księży profesorów, we froncie zresztą tam napisał, co on pisze, już wszystko jest ustalone. Gdzie? To w kościele chyba, no. On tak do tego podchodzi, to jest jeden z księży profesorów. Już wszystko wiadomo. Otóż nie wszystko wiadomo. Prawda, ciągle się powtarza, takie gdzieś tam od świętego Tomasza, że prawda, że oczywiście bardzo wiele wiemy o Panu Bogu, ale tam u Pana Boga wszystko będzie totaliter aliter. Zupełnie wszystko inaczej. Słuchaliśmy tego samego profesora, nie? Prawda? Kostecki. Na zakończenie de novissimis, o sprawach ostatecznych. Ileś punktów się zgadzało, co czyściec, co niebo, co piekło i w palce trzeba było do 6 cech wyznaczyć, potem się podsumowało wszystko. A w ogóle to się nie przejmujcie, bo będzie totaliter aliter, zupełnie inaczej. Więc to tak. Ja myślę, że powiedziałeś, Ludwiku, o tej wierności sobie, jakoś tu mówimy, i o tym, że każdy z nas jakoś do tego geniuszu jest wezwany. A może tak przypomnieć sobie tego Daimoniona, to z innej zupełnie strony, sokratejskiego, którego słucha, a które chyba w naszej tradycji chrześcijańskiej po prostu jest nazywamy sumieniem, prawda? I że to jest jakoś wychowanie do dojrzałego, bo może właśnie geniusz. Na pewno geniusze są potrzebni jako pewien horyzont aspiracji, który pokazany jest, że to jest możliwe. Natomiast jak odnaleźć tego geniusza w codzienności? Myślę, że tutaj taka droga jest, myślę, czy dla mistyka, czy dla świętego. Właśnie, czy geniusz musi się, właśnie, czy w opisie geniuszu, tego takiego, jak jest rozumiane w tym naszym festiwalu, mieści się wątek etyczny, sumienia. To, co wzbudziło twoje oburzenie, geniusz zła, bo to jest takie trochę romantyczne, prawda, ględzenie, że tak naprawdę ciekawy to jest ten diabeł, ten nudne, śmiertelnie anioły ciągle piszą te swoje kantaty w niebie i ja się z nim, z tym, mój najgłębszy kryzys religijny polegał na tym, że będę siedział w niebie i musiał ciągle te wyśpiewywać nudne chorały, prawda? Ale słuchaj Mozarta całą wieczność, no szlak trafi każdego, wiesz, no nie można, wiesz. Pan też się znudzi, wszystko się znudzi, wiesz. Natomiast tutaj właśnie, czy tak po ludzku rzecz biorąc, właśnie Bóg był świat, czy właśnie czynnik sumienia, czyli jednak tego osobistego świadomości, że muszę z czegoś dać sprawę, nie tylko przed sobą, że osiągnąłem sukces, jest tym czynnikiem, który odróżnia geniusza od świętego. Ja nie mówię, że są święci geniuszowie, oczywiście są, ale w takim opisie geniusza, jak domyślam się, że stoi za pomysłem całej tych naszych rozważań festiwalowych o geniuszu, jak gdyby te wątki, nie w ogóle wartości, ale ten wątek jakby sumienia, czyli relacji do wartości etycznych, jakby były trochę z boku. I może tutaj jest warto podkreślić, że właśnie ten geniusz religijny to jest czymś, co wyróżnia tę wybitną postać religijną, to jest jednak kwestia tego sumienia. Popatrzcie, ilu wielkich ludzi Kościoła miało właśnie, nie wiem, jakieś kłopoty, prawda, rozmaite pewnego typu, ale jednak byli wierni temu sumieniu i no jakoś trwali, prawda, w tym. Ja myślę, że problem wierności jest i u geniusza, tak jak ja tutaj go rozumiem, trochę węzi, i u świętego jest
niezwykle ważne, z tym, że święty człowiek religijny jest poprzez sumienie jest wierny Bogu, jest wierny osobie. To jest relacja osobowa. Bóg jest Chrystus w wypadku religii chrześcijańskiej, ale Jahwe, prawda, w judaizmie, czy stosunek do osoby jednak jest w naszym kręgu cywilizacyjnym, w każdym razie jest zasadniczy, mi się wydaje. I to jest chyba to, co odróżnia świętego religijnego w naszym kręgu od każdej innej postaci. Ale geniusz natomiast, on ma też swój, no właśnie daimonion, ma swojego coś w środku, co mu każe, tak jak Sokratesowi, prawda, Sokrates, no musiał w pewnym sensie zapytywać, musiał dochodzić prawdy, nie? I ona by powiedzieć może, że geniusz chce być wierny tym najwyższym wartościom, prawdzie, dobru i pięknu, nie nazywając tego imieniem osobowym, prawda? I mi się wydaje, że każdy wielki twórca jednak też chce być posłuszny jakby temu, co w nim gra, prawda? To, co ma do powiedzenia, to, co wydaje mu się, że jest no, natchnieniem, krótko mówiąc, no, jakimś natchnieniem, tylko natchnieniem nie, w, że tak powiem, byle jakim, tylko właśnie takim, które służy tym wartościom, ale na niepowtarzalny sposób taki, jaki jemu jest dane wyrazić, prawda? I w danej sytuacji, bo to wszystko się dzieje przecież w czasie i w czasie są święci i w czasie są geniusze, ale mnie się wydaje, że jednak ten stosunek do osoby właśnie u świętego w każdej denominacji, przecież nie tylko w katolicyzmie, ale w protestantyzmie, wszędzie, to jest jednak to jest, prawda? Nie wolno zdradzić osoby, jak gdyby, prawda, która czegoś ode mnie chce, czegoś ode mnie wymaga, ale wymaga właśnie w taki sposób, co ty słusznie powiedziałeś, o wymiarze etycznym. Wymaga, tak jak mówił Lewinas, iść do drugiej osoby, to znaczy służyć, prawda, służyć, właśnie mieć miłość, krótko mówiąc, prawda, taką miłość do ludzi. Geniusz też kocha ludzi, ale na swój sposób. On kocha może bardziej właśnie te transcendentalia, bardziej idealne, nie wiadomo, no, ale słucha, w każdym razie słucha coś, co mu każe mówić i każe temu świadczyć w jakiś sposób, no bo tak chyba jest. No. Pojawiła nam się tutaj ta metafora słuchania, która faktycznie wydaje mi się dość kluczowa, wraz z daimonionem się pojawiła, ale oczywiście cały czas krążymy wokół tego słuchania. A ja uparcie wracam do mojego pytania, ponieważ jednak cały czas wydaje mi się, że jest pewne napięcie pomiędzy tym osobistym doświadczeniem, czy widzeniem, czy słyszeniem tego głosu, a przynajmniej może być takie napięcie, a tym, co słyszy wspólnota. Oczywiście świetnie jest, kiedy to jest jakoś zhierarchizowane. Wspomniany przez pana profesora Max Scheler pisał, że każdy z nas, każdy członek danej wspólnoty ma jakieś osobiste, szczególne poznanie Boga, ale oprócz tego cała wspólnota jako taka ma też szczególne poznanie Boga, wspólnotowe, prawda? I o tym też, jeśli dobrze zrozumiałam, pisał ojciec Ludwik w Blasku Wolności, że w zasadzie chodzi o to, żeby pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy tym moim indywidualnym słyszeniem i tym, co słyszy wspólnota, cały czas był prowadzony jakiś dialog, tak? Że dopóki ten dialog jest prowadzony, jest dobrze, ale myślę sobie tak, że tutaj potrzebny jest jeszcze jeden warunek, mianowicie taki, że ta wspólnota musi mieć jakieś zaufanie do jednostki, żeby mogła ją usłyszeć. Czy dobrze zrozumiałam, ojcze Ludwiku? Chcę potwierdzić właściwie to, co pani powiedziała. No, nic tu dodać. Myślę, że musi być granie pomiędzy jednostką a wspólnotą. Chyba wspólnota, jeżeli ma trwać, ja bym bronił, ona musi mieć pewien szkielet, prawda?
w sensie prawnym. Nie wpadajmy w taki bizantynizm, że wszystko musi być tylko duchowe i bez kształtu. Od czasu jak... Natomiast chyba miarą żywnowodności wspólnoty danej jest to, że jest otwarta na ruchy, że tak powiem, od dołu renowacyjne, prawda? I ja tak rozumiem, nie wiem, czy to jest do końca prawidłowe, ale że, znaczy, w moim przekonaniu, mądrość Kościoła katolickiego, to powiem, jest to i tak samo w części prawosławnego, polega na tym, że potrafi inkorporować ruchy odnowy. I to są zakony, to są herezje, które zostały w strukturze. Franciszkanie, Dominikanie byli od początku porządni, prawda, w tym sensie, ale też porządni, ale w sensie chodziło tutaj o coś innego, prawda, o nowy nurt ewangelizacji, bo to, co było powiedziane, to nie Mieszko I, ale to historycy mówią, Franciszkanie i Dominikanie tak naprawdę ochrzcili Polskę w XIII wieku, prawda. I to jest chyba bardzo cenne, możliwości także i wspólnoty. I tutaj jest chyba miejsce we wspólnocie tego geniuszu, który wkraczając nie niszczy, ale przekształca i wzbogaca. I ciekawe, że to potem trwa. Ja jeszcze powrócę do tego, co pani powiedziała, do tego dialogu ewentualnie w Kościele. Otóż chyba doszliśmy do, w Kościele polskim w tej chwili, to troszkę odbiegamy od tematu, do takiej sytuacji, że rozmowa jest niemożliwa pomiędzy ludźmi, którzy zajmują bardzo różne jakieś stanowiska. I w związku z tym ja publicznie jakiś czas temu zaproponowałem, skoro nie możemy się spotkać, żeby rozmawiać na temat, jak widzimy zadania Kościoła, jak widzimy swoje zadania, to w takim razie spotkajmy się na modlitwie. Zwróciłem się do którejś z biskupów. Proszę zorganizować takie spotkanie. Będzie żadna dyskusja. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, godzinę klęczymy przed Najświętszym Sakramentem. Po czym wypijamy wspólnie herbatę. Jak ktoś zechce sobie podać rękę, to może, jak nie, to nie. I rozchodzimy się. Więc rzecz polega na tym, tak mi się wydaje, że w tej chwili jest jakaś dramatyczna sytuacja w naszym polskim Kościele, że no, jak to powiedzieć, skrajne skrzydła, już nie wiem, jak to nazwać, nie potrafią w ogóle ze sobą rozmawiać. Mówił ojciec o sektach, o sekciarstwie, prawda? To jest rzecz, która zawsze zagraża rzeczywiście Kościołowi, wszystkim pewnym wspólnotom religijnym. To znaczy, że w jaki sposób się tworzy taki korpus ludzi dość pewnych tego, że wierzą w to, co trzeba i uważają to, co trzeba. I oni niemal z automatu eliminują właściwie ludzi, którzy do tego nie pasują. I ten duch sekciarstwa jest okropny niestety właśnie w polskim Kościele. Wydaje mi się, że jest. Ja na przykład nie wiem, jak wygląda, ale to ojcowie, w ogóle ludzie no właśnie duchowni wiedzą to lepiej. Czy kontakty między Episkopatem Polskim a Episkopatami francuskim, niemieckim i tak dalej, czy są częste, czy istnieją w ogóle, czy nie jest tak, że ten Episkopat Polski jest po prostu zamknięty w sobie. A natomiast to, co ty powiedziałeś o tej takiej umiejętności integrowania ludzi, ale także integrowania no, w pewnym sensie innych religii. No rzeczywiście katolicyzm jest potencjalnie ekumeniczny. To jest po prostu nadzwyczajne. Ja uważam to, że katolicy w jakimś sensie wessą pogaństwo z tymi wszystkimi świętami, z tą akceptacją tego związku religii z naturą na przykład. To jest po prostu nadzwyczajne. No, to jest uniwersalizm katolicyzmu, który jest jedynym sformułowaniem w ogóle chrześcijaństwa. No ale cóż z tego, kiedy w tym wszystkim
tym wszystkim ciągle się tworzą takie skrzepy instytucjonalne, skrzepy, prawda? Takie zamrożenia, takie jakieś zamknięcia, które płyną właściwie z pychy, dlatego że koniec końców naprawdę Pana Boga nie można zamknąć w niczym, nigdzie, w żadnej komórce, ani w żadnym... To samo jest powiedziane, no nie zamknięcie mnie w kościele, w świątyni, prawda? Całe niebo jest moją świątynią, więc o to chodzi, żeby to stale o tym pamiętać, a nie żeby się jakoś tak trzymać kurczowo właśnie pewnych no, prawnych liter. Jestem coś z faryzeizmu, mi się wydaje. Jest też ważną rzeczą, myślę, że to jest zawsze jakiś problem napięcia. Czy rzeczywiście sprawy Boga na pierwszym miejscu? Bardzo zawsze wszystkim ludziom wierzącym, ale też i chyba tym, którzy odpowiadają za życie Kościoła w sensie strukturalnym, może coś innego na przykład zaczyna być ważniejsze. Nie, na przykład naród wychodzi na pierwsze miejsce, prawda? I jakieś takie inne, bardzo skądinąd cenne i ważne rzeczy. I chyba czujność nad odpowiednią hierarchią wartości jest tutaj niesłychanie istotna i ważna. Ale także i w tym znaczeniu praktycznym. No, znaczy, tylko byśmy tutaj zeszli w tej chwili, nie wiem, zwrócić uwagę na to, nie wiem, był taki nurt w kościele XX wieku, teologia wyzwolenia. I rzeczywiście myśmy tutaj patrzyli od strony doświadczeń naszych historycznych na rzeczywiście niebezpieczne słownictwo polegające na tym, że po prostu to byli bardzo fajni księża, którzy odbywali studia w Europie w 1968 roku i wtedy wybuchł neomarxizm taki postkulturowy. No i oni jakby oswoili ten język marksizmu, ale dla opisania bardzo realnej sytuacji społecznej, która miała miejsce w Ameryce Środkowej czy Południowej, prawda, i tak dalej. I tutaj powstał pewien amalgamat, który no, z jednej strony budził bardzo takie duże zastrzeżenia natury też i dogmatycznej, bo rzeczywiście mogło to budzić opory, prawda? Ja wspominam taką rozmowę z jednym z takich teologów wyzwolenia, który powiedział, że on nie odprawia codziennie swojej wspólnocie mszy świętej, a dlaczego nie odprawiasz? A wiesz, dlatego, że w kościele kler zawładnął środki produkcji sakrum. Kto, nie wiem, czy pamiętacie Państwo te techniczne słowa marksistowskie, prawda? Środki produkcji, narzędzia produkcji, siły i tak dalej. No, ale problem był w sobie praktyczny, bo widziałem na przykład tę wspólnotę, w której ten człowiek służył, która naprawdę żyła w skrajnej nędzy, a jednocześnie w ramach takiej delegacji oficjalnej odwiedziliśmy arcybiskupa Rio de Janeiro, który rzeczywiście żył na poziomie takim, że no, nieprawdopodobnym. I ten kontrast ekonomiczny. W pewnym sensie to Wyszyński powiedział, że bardzo dobrze, że komuniści zabrali majątki kościołowe, bo w ten sposób wyzwolili nas wielu rzeczy. Ten problem był, prawda? Ale gdzie teraz znaleźć to miejsce, żeby rzeczywiście... Zmieniamy trochę temat, ale w pewnym sensie, czy chrześcijaństwo w Polsce jest świadkiem tego... O, poczekajcie, Chateaubriand napisał, Génie du christianisme, geniusz chrześcijaństwa. Czy chrześcijaństwo w Polsce jest świadkiem geniuszu chrześcijaństwa? To może w tym kierunku wylądowaliśmy w tej rozmowie. I może tutaj w takim razie geniuszami są no, ci świadkowie, prawda, którzy powinni być. Ludwik, świadkiem jesteś. Tylko jedno słowo. To, co powiedziałeś, to mnie przerasta i nie potrafię tutaj zająć stanowiska. Natomiast problem narodu był poruszony. Otóż
to jest, prawda, katolik i Polak. To jest problem, który czeka nas jeszcze do jakiegoś, do penetracji. I wydaje mi się, że warto trzeba by popatrzeć na Zieję, bo on tutaj może chyba wiele nauczyć. On był w głębokim sporze pod tym względem z Wyszyńskim, ale myślę, że trzeba przeanalizować jego argumentację właśnie księdza Jana Ziei. Kapelan powstańców warszawskich. To nie wiem, prawda? To nie ten, który właśnie, to wszystko to polskie to złe. Nie, to jest ten. A jednocześnie taki, który miał świadomość tej, jak to czasami nawiązujemy, tej pierwszej Rzeczypospolitej, która miała świadomość tego bogactwa wewnętrznego, prawda? Stąd jego praca w Pińskiej diecezji, z Białorusinami i tak dalej, i tak dalej. I zresztą wspaniale współpracował z Szarymi Urszankami, bo tam przecież święta Matka Duchowska działała, prawda, do tych dzieci tam. O to mi chodziło, o narzędzie władzy. Sala nic nie mówi, ale właśnie chciałam powiedzieć, że my byśmy tutaj mogli przy tym zielonym czarnym stoliczku jeszcze długo, natomiast rozumiem, że państwo też mają swoje pytania, być może zdecydowanie bardziej ciekawe jeszcze. Właśnie, tak myślę, ale rozumiem, że organizatorzy przewidzieli to, że będziemy mogli się tymi mikrofonami podzielić z salą. Jeśli tak, to przynajmniej jednym, myślę. Bardzo chętnie. Oddaję państwu głos. Tak. Odbierał pani władzę na moment i przekazywał tą władzę każdemu, kto będzie chciał zadać pytanie. No więc ja myślę, że ojciec Ludwik Kozłowski jest zupełnie, że tak powiem, na rzeczy to powiedzenie, że każdy jest genialny, bo każdy jest genialny inaczej. Obecnie w dobie rozpisanego genomu ludzkiego myśleć unifikacyjnie jest ciężkim grzechem. Po prostu każdy ma inne możliwości związane z tym, co mu Pan Bóg przekazał w genach, po rodzicach, po dziadkach i środowisko na niego wpływało. Ta genialność, niepowtarzalność, to nie ma sensu porównywać się z innym człowiekiem. Przypomina mi się tekst znaleziony w Baltimore, Desiderata, to był chyba 600 któryś tam rok, gdzie tam autor pisze, nieznany autor, że nie porównuj się z nikim, bo zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Staniesz się albo próżny, albo zgorzkniały. Także nie ma sensu porównywać się w sensie ścisłym, natomiast jest sens małpowania. Tu się nie zgadzam, że nie można małpować. Inaczej niepotrzebni byliby święci. Trzeba małpować świętych, bo oni w jakiś sposób przekraczają, ta transcendencja u nich jest większa niż u, powiedzmy, każdego, ale też bez przesady, dlatego że jest pewna granica tej transcendencji. Dalsze przekraczanie, no, mogłoby się źle skończyć. To jest jedna sprawa. Teraz jeśli chodzi, że... Jedna uwaga metodologiczna. Ja cię bardzo proszę zadawać pytania. Dobrze, dobrze, to ja zapytam, tak. No to ja zapytam wobec tego, dlaczego ojciec Kurczowski się boi nudy w niebie, jak w Piśmie Świętym jest napisane, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Więc te anioły nie będą nudzić w końcu. No właśnie dlatego, a nic nie widzieć, nic nie słyszeć. Ale to nic tego nie kontaktu. Widziało, ani nie słyszało, nie, nie. Co będzie. Panie, ja mówiłam o moim, ja mówiłem o swoim doświadczeniu z dzieciństwa. Ministranta, który klęczał parę godzin i musiał słuchać, co ksiądz czytał z kartki, a potem śpiewali ile minut w godzinie, aś godzin wieczności, tyle bądź pochwalony i tak dalej. To tylko to. A druga rzecz,
to są nuda często naszych kazań. To jest jedna z przyczyn, dla których zostałem księdzem, dlatego że nie lubię słuchać kazań, no, bo są nudne. Genom rozpisano dopiero w 2000 roku, więc nie jest to stara sprawa, żeby już wszyscy załapali, ale to warto. I trzeba koniecznie, bo na przykład ograniczanie ludzi, unifikacja w ogóle w Kościele wszystkich ludzi na przykład do jedynie bezgrzesznego termometryzmu czy poszlakowej palpacji w odpowiedzialnym rodzicielstwie jest rzeczą no, nieprawdopodobnie śmieszną. No, ale to jeszcze trwa. Ale myślę, że ten synod już to rozwiąże definitywnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Że ja bym miała jednak wielką prośbę, ponieważ jest więcej osób niewątpliwie, które chciałyby zadać swoje pytanie i też prośba do Państwa faktycznie, żeby te Państwa uwagi kończyły się jakimiś konkretnymi pytaniami. No więc właśnie. Więc teksty ewangeliczne też były niestety w Kościele różnie traktowane na przestrzeni historii Kościoła. Wiem to od historyka Kościoła współpracującego z Tygodnikiem Powszechnym. Na przykład tekst o jawnogrzesznicy, gdzie chciano ją upamiętnować, bo jawnogrzesznicy uważali, że tak trzeba. Był długo w Kościele nieobecny. Długo w Kościele nieobecny. No pytanie, no pytanie. Dlaczego ksiądz Tischner miał kłopoty, jak był genialny? Ktoś się odważy odpowiedzieć na to pytanie? Całe szczęście, że miał kłopoty, bo to jego to dynamizowało. Usnąłby jak my wszyscy, jak tutaj ta sala. Właściwie, tu mówiłeś o proroku, ja myślę, że rzeczywiście to proroctwo jest bardzo ważnym terminem. On był właściwie no, prorokiem, to znaczy on absolutnie był od początku do końca sobą, był naprawdę samodzielnym góralem, myślącym rzeczywiście samodzielnie, zupełnie, a jednocześnie głęboko wiernym Kościołowi, bo wiernym Chrystusowi. To jest, była tak głęboko personalistyczna, czy spersonalizowana religia, że w ogóle dla niego to on nie miał najmniejszego zamiaru ani być heretykiem, ani porzucać Kościoła, dlatego że wiedział, że najważniejsze jest ostatecznie po prostu Pan Jezus i to wszystko, czego naucza Kościół, czerpiąc od Chrystusa w pewnym sensie, także zresztą. Ale to jest doświadczenia człowieka. I doświadczenia człowieka, właśnie, to znaczy to był, on miał doświadczenia człowieka i nie pozwolił się skierować w stronę jakiejś konstrukcji teologicznych czy spekulatywnych, tylko w stronę drugiego człowieka, do tego nawoływał, do czego dzisiaj nawołuje Franciszek papież, prawda? W tym sensie jest kongenialny, jak gdyby, prawda? Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Czy ksiądz Tischner miał takie powiedzenie a propos problemu? To dobrze, bo bym nie miał co robić. On był pracowity. Ja jestem w kłopotliwej sytuacji, bo z jednej strony jestem przedstawicielem organizatora, a z drugiej strony ze względu na moje osobiste więzi i relacje z ojcem Janem Andrzejem Kłoczowskim i z profesorem Tarnowskim, który no, byłem studentem, chciałem zadać jedno pytanie. Pytanie dość poważne, ale postaram się krótko. Od 30 lat zajmuje mnie kwestia obecności w nauczaniu. Miałem takie wrażenie, że nawet tak głęboko, że w nauczaniu magisterium zwyczajnego, że Żydzi zabili Pana Jezusa i jako naród są odpowiedzialni po wsze czasy, prawda? W nauczaniu magisterium zwyczajnego, co by oznaczało niezwykle trudny problem natury teologicznej. Jestem szczęśliwy, że dożyłem czasu, w którym mamy dokument Nostra Aetate. To wszystko, co wydarzyło się za czasów pontyfikatu świętego Jana Pawła II, a przede wszystkim geniuszu religijnego Jana Pawła II, który wyznał winienia nie tylko wobec Kościoła, ani tylko wobec Żydów. Ale moje pytanie jest właśnie, polega na tym, czy właśnie ten moment, kiedy była grupa ludzi, która sobie uświadomiła, że tam gdzieś głęboko w nauczaniu Kościoła, w nauczaniu
w kwestiach wiary i moralności istnieje pewien błąd w stosunku do Żydów, że właśnie tam nie ma tego napięcia, w którym się pojawia genialność sumienia, które, prawda, zadaje pytanie, jak to jest możliwe, dlaczego my na tej tradycji budujemy naszą relację w stosunku do Żydów. I druga rzecz, żeby nie być takim wsobnym i być wyłącznie w obrębie Kościoła. Przecież po drugiej stronie, po stronie judaizmu, pojawiły się także genialne postaci religijne. Heschel, pojawił się nawet Martin Buber, który jako filozof, budując filozofię dialogu, czerpiąc z Ewangelii, przecież to słynne jego zaczerpnięcie, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Przecież on na tym także budował filozofię dialogu. Pokazuje to, że po drugiej stronie przecież i wielu innych religii jest jakieś napięcie, żeby znaleźć jakieś spotkanie. To mnie bardzo interesuje, jak panowie na to patrzą. Antysemityzm moim zdaniem jest niezwykle dobrym przykładem pokazania tego napięcia, prawda, pomiędzy tradycją, a tym, że coś w tej tradycji jest nie tak. Pytanie jest kościelne, tak? Znaczy, dobrze, że powiedziałeś to, że to jest w jakimś sensie jest mocno, prawda, ustawione, to się rozróżnia bardzo wiele. Musimy pamiętać też o tym, że przecież chrześcijaństwo rodziło się w opozycji do judaizmu i definiowało się w jakimś sensie opozycji. I tę opozycję w dużym stopniu zdefiniował nie kto inny, tylko Żyd, Paweł z Tarsu, prawda? Żądając tego, by głosić też nieobrzezanym, prawda? Gdy się czyta teksty starochrześcijańskie mówiące o konflikcie z Żydami, oczywiście teksty są przerażające, ale równie przerażające są teksty napisane w tamtej tradycji. Natomiast to nie było chyba takie. Ja bardzo sobie cenię to, że mówi się o ciemnocie średniowiecza. Ale przecież, no właśnie, Dominikanie, to musi Tomasza z Akwinu przytoczyć. On jednak na przykład bardzo dobrze znał pisma kogoś, kto na terenie tradycji judaistycznej zrobił to samo, to znaczy oswoił Arystotelesa. I chociaż nie znał arabskiego, to jednak, bo w tym języku pisał, Maimonides tłumaczenia miał i wielokrotnie w sumie pojawia się taki termin sicut dixit rabbi, jak powiedział rabbi. I ta świadomość, że jednak ten Bóg to jest nasz wspólny Bóg. Owszem, problem odpowiedzialności za i spowiedzenie na Żydów, na naród, no jest takie nieszczęśliwe zdanie napisane w Ewangelii, napisane przez Jana, że kres śmierci jego na nas i na syny nasze. I to był podstawą tego, problem interpretacji tego, rzeczywiście groźny, niebezpieczny, ale myślę, że tutaj uczymy się, myślę, z obu stron takiej otwartości. Uczestniczyłem w takiej dyskusji, która miała miejsce na temat książki żydowskiego myśliciela Taubesa o świętym Pawle. I jeden z uczestników tej dyskusji zaprotestował, bo po niemiecku w oryginale Taubes zacytował to po prostu Paulus, a po polsku przełożyli to na święty Paweł. I to wydano, teologia polityczna tak to wydała. No i że to jest taka właśnie próba chrześcijańskiej pychy i wszystkiego nazywania po swojemu. W dyskusji uczestniczył również i rabin, który nieoczekiwanie przyszedł mi z pomocą i powiedział, ależ proszę pana, przecież my też mówimy święty Paweł, dlatego że on przecież do pogan zaniósł wieść to najważniejszą o tym jednym Bogu i to jest nam wspólne. Niewątpliwie to jest, znam nie tylko
zresztą Bubera, ale Rosenzweiga, który w tym względzie jest chyba na gruncie myśli żydowskiej najbardziej otwartym myślicielem na chrześcijaństwo. Ja się z nim nie zgadzam. Mówi, że judaizm już jest w środku tego słońca prawdy. My jesteśmy chrześcijanie, promienie, które wysyłane są z tego ognia na cały świat, by głosić prawdę o jednym Bogu. Myślę, że gdzieś tutaj nie tylko na gruncie no, takiej zwyczajnej, prawda, przyzwoitości ludzkiej, przeciwstawienie się temu, co jest straszliwe oczywiście w każdym w tym i antyjudaizmie czy antysemityzmie, ale po obu stronach są poważne, przymimo ogromnych trudności, poważne kroki znalezienia, odgrzebania tego wspólnego źródła. I przy zaznaczeniu różnic i świadomości tego, że one chyba będą do końca świata, ale przecież te różnice nie muszą oznaczać nienawiści i przemocy. Ja to powiem, dlatego mnie się też wydaje, że co najmniej od czasów Soboru, ale prawdę mówiąc jeszcze od czasów soborowych u tych wielkich teologów, no naprawdę ten rzeczywiście potworny, ja nie wiem nawet jak to nazwać, właśnie no grzech na pewno, ale jakiś obłęd antysemityzmu, który zaważył na pewno w jakiś sposób na hitleryzmie także, to zostało jakoś jednak przełamane i no, dzisiejszy stan teologii filozofii chrześcijański jest tego rodzaju, że no, nikomu do głowy nie przyjdzie się odcinać od myśli żydowskiej, chyba że to są jacyś dziwni ludzie, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, no czerpiemy pełnymi garściami przecież z filozofii dialogu, od Heschela, od różnych innych myślicieli i coraz bardziej widzimy, że to jest w gruncie rzeczy jedna wielka tradycja, jeden wielki nurt, którego Chrystus był elementem, był prorokiem żydowskim, jak słusznie powiedziałeś, był po prostu prorokiem żydowskim, tylko był prorokiem, który był jednocześnie wcielonym Bogiem, czego już judaizm nie mógł przyjąć, po prostu nie mógł, czy nie chciał przyjąć. Natomiast przyszło mi do głowy, jak pytałeś o to tutaj, że nie wiem, czy tutaj nie zadziałał problem Girarda, to znaczy kozła ofiarnego, bo tak, on analizuje bardzo pięknie właśnie Chrystusa, sąd i mękę, prawda, jako zwalenie na Jezusa no, całego zła, wszystkiego, co zagrażało wtedy zresztą. Lepiej, żeby jeden właśnie. Jedyność Chrystusa polega na tym, że on okazał się być przyjął to i okazał się być naprawdę niewinny, ale myślę sobie, że ten mechanizm był tak, jest tak głęboko zakorzeniony, że on kazał z kolei chrześcijanom uczynić z Żydów kozła ofiarnego w gruncie rzeczy, w jakimś sensie, prawda? Oni zwalili winę za śmierć Chrystusa na Żydów jako naród i to potem miało straszliwe owoce, no straszliwe owoce niestety. No, no, ja w historii mojej rodziny znam jakimś spaleniu Żydów, jakimś zamknięciu, zamurowaniu w zamku w Dzikowie Żydów na przykład. No, więc jednak to są rzeczy potworne i to co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To było jakieś przekonanie, że to jest źródło zła, prawda? To jest źródło zła. No to jest odwrócenie idei kozła ofiarnego i potwierdzenie właściwie intuicji Girarda w dużym stopniu mi się wydaje jakieś. Tak myślę. A słowo tylko. Więc jest, to jest przykład, który pokazuje, że jest możliwość przekraczania pewnych nieporozumień, czy jakieś łagodzenia pewnych zadr, które są. I wydaje mi się, że to jest coś, co, to znaczy to jest ten przykład, ale to jest coś, co przed nami. Nie tylko sprawa, myślę, że powinno się próbować zrobić jakiś raport na temat nieporozumień. W tej chwili islam przed nami stoi, prawda? Który, tak. Ale też mamy głębokie nieporozumienia związane z naszą historią, prawda? Sąsiadami. Mi się wydaje, że powinno się wypisać
jakoś, prawda, wyodrębnić pewne sprawy, które są rzeczywiście źródłem nieporozumień, zarówno jeśli chodzi o tą sferę religijną, jak i prawda, ten, prawda, bo okazuje się, że przy pewnym wysiłku da się jednak to, te zadry jakoś powyjmować. Czy mam rozumieć, że już nikt z Państwa nie chce zadać żadnego pytania? Ja tylko tak gwoli dodania paru słów z punktu widzenia kobiet. Dlatego, że szanowne grono panów jakby zapomniało o istnieniu połowy ludzkości przynajmniej i nie wymieniło żadnej geniuszki. I dlatego upominam się u geniuszki. Oczywiście to było założone, że pod geniuszem kryje się też i geniuszka, więc nie czynię z tego wielkiego wyrzutu, ale w tej chwili nasza świadomość współczesna jest taka, zwłaszcza kobiet, że jeżeli słyszymy same przykłady świętych mężczyzn, a nie jest wymieniona żadna święta kobieta, to tak nam się robi dziwnie. To tylko tyle. Dziękuję. Brawo. Przyznaję rację, ja od razu przytoczę wprost taką i mistyczkę, i prorokinię, która połączy obydwie te postacie, święta Katarzyna ze Sieny. A poza tym jeszcze też w kontekście tej naszej debacie na temat Kościoła, ona po prostu pojechała do Awinionu, wzięła papieża za łeb i wróciła do Rzymu. Więc myślę, że trudno o przykład tego, no w tym sensie chyba ona jest rzeczywiście genialna i jest jedną z patronek Europy obok Edyty Stein. Ze współczesnych, jeżeli ktoś to... Ja uważam, że Portnowska jest pod tym względem prorokinią. Ponieważ usłyszałam, że wykład profesora Michała Hellera został przeniesiony na godzinę 19, żebyście Państwo mogli spokojnie jeszcze odetchnąć i trochę przenieść w inną przestrzeń, również to chciałabym zakończyć to spotkanie z takim może właśnie poczuciem niedosytu troszeczkę. I odpowiadając na pytanie tygodnikowe, które ojciec profesor przytoczył tutaj na samym początku, to chciałabym właśnie tak wyrazić nadzieję, że geniusz religijny, co mam nadzieję dało się zauważyć w tej naszej rozmowie, jednak może utrzymać się w ramach ortodoksji mimo wszystko i tak naprawdę najciekawsze rzeczy chyba dzieją właśnie się wtedy, kiedy geniusze chcą dzielić się ze wspólnotą swoim doświadczeniem, kiedy chcą świadczyć, kiedy chcą mówić o tym, co widzą, kiedy mają zaufanie też do tej wspólnoty, że mogą to w ogóle powiedzieć i jak ojciec Ludwik Wiśniewski powiedział, i trwają w tej wspólnocie, a z drugiej strony wspólnota też ma do nich zaufanie i dzięki temu może jakoś rozwijać się i ożywiać dzięki temu, tym poszczególnym doświadczeniom. Bardzo Państwu dziękuję. Czy jeszcze organizatorzy? Ja chciałem przede wszystkim podziękować pani dr Joannie Barcik za prowadzenie tej debaty i ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu, ojcu Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu i profesorowi Karolowi Tarnowskiemu. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość w przyszłości spotkać się jeszcze nie raz. Pani Anna wspomniała o debacie, która się... Właściwie to jest wykład w Muzeum, w gmachu głównym Muzeum Narodowego, Geniusz Wszechświata, wykład księdza Michała Hellera, a potem jest debata koniec geniuszy. Jeszcze jedna uwaga, mianowicie debata geniusz zła została zatytułowana tak wyłącznie ze względów nie marketingowych. Nie było to ani cel aprobatywny, prawda? Chodziło nam o postawienie takiej kwestii pod rozmyślenie.
Dziękuję bardzo Państwu.